Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym wideoniusie. Znów długa przerwa między poprzednim wideoniusem a tym obecnym. Przepraszam Was jeszcze raz za to. No niestety czas leci jak opętany. Dzień za dniem szybko mija. Nie zawsze jest czas, nie zawsze jest możliwość, żeby takiego wideoniusa nagrać. Ale dzisiaj postanowiłem, że nagram Wam coś nowego. Pokażę się i przekażę naszym słuchaczom pewne wieści, których się troszeczkę nagromadziło. Jesteśmy już po 50, czyli po audycji Elektroniczna Terapia numer 50. Tu jeszcze jakieś pozostałości po 50 zostały, ale już w tym tygodniu wczoraj mieliśmy audycję z numerkiem 51. Dzisiaj z kolei audycja Retrogranie, audycja Piotra Paszkę z numerkiem też już 17. Czas szybko nam ucieka. Troszeczkę też mamy zmian. Jak wiecie, nie mamy już archiwum audycji wtorkowych. Nie ma już archiwum elektronicznej terapii z powodów różnych, ale głównym powodem było działanie antypirackie, czyli brak możliwości wycięcia sobie później z archiwum danej płyty. Jest to dobry sposób na antypirackie działanie i mam nadzieję, że słuchacze w związku z tym będą może częściej słuchać audycji na żywo. Taką mamy nadzieję z Michałem Jurczykiem. W tym tygodniu jeszcze dzisiaj Retrogranie, jutro markowe granie z nowościami. Tych nowości się ostatnio dosyć sporo. Nowości ostatnio jest całkiem sporo. Dlatego też tym bardziej zapraszam Was na markowe granie jutro o 22 z numerkiem 305. Tak, Michał Matusiak, czyli Michael Kajs z naszego oddziału stacjowego w Warszawie policzył, ile tych audycji markowych grań już za nami. No i najprawdopodobniej najbliższa audycja jutrzejsza będzie z numerkiem 305. Tak, duży wynik, wielka liczba, ale jest to najstarsza audycja w stacji, powiedzmy to otwarcie. Od tej audycji zaczęło się nadawanie w stacji na żywo, bo wcześniej rok przeszło, a audycja była nadawana wyłącznie z autopilota. O tym wszystkim poczytacie na stronie stacjowej w zakładce o nas. Zapraszamy serdecznie do słuchania tych audycji na żywo. Za tydzień mamy 3 audycje, bo będzie audycja kolejna z cyklu Muzyka elektroakustyczna. Muzyka elektroakustyczna wykonawców z PSEME, czyli Polskiego Stowarzyszenia Muzyki Elektroakustycznej, na którą już dzisiaj Was zapraszam. Ostatnio na IRC-u gościliśmy prezesa tegoż stowarzyszenia Marka Hołoniewskiego i sekretarza również gościliśmy, Darka Mazurowskiego. A czy będą za tydzień? Zobaczymy, być może tak. Zapraszam Was serdecznie na tą inną muzykę niż zazwyczaj słuchamy w stacji. W piątek za tydzień o 22 kolejny odcinek muzyki elektroakustycznej w stacji. Również mamy kłopoty z archiwum na SoundCloud, Mixcloud. Okazało się, że Mixcloud weryfikuje w pewien sposób pliki, które tam się uploaduje, wysyła, i na przykład jeżeli jest to jakiś wykonawca znany
i są jego utwory, może 2-3 w kolejności, Mixcloud z automatu usuwa całe to nagranie, czyli w naszym przypadku całe archiwum audycji. Tak mieliśmy już w przypadku Decybela, jeden raz tak się zdarzyło. No i czasami takie coś się zdarza, prosimy też nam to wybaczyć, ale na szczęście całe archiwum znajduje się na chmurze Mega, do której dostęp też macie poprzez stronę www.lmyślnikstacja.pl. Dziękujemy bardzo, zapraszamy do słuchania audycji na żywo i słuchania L-stacji w ogóle, w pracy, na spacerze, gdzieś. Przecież mamy smartfony, można słuchać L-stacji nie tylko przy komputerze, ale również przez telefon komórkowy, przez internet mobilny, bo jesteśmy wszędzie, na całym świecie. Hej, trzymajcie się.